O komórkach macierzystych z krwi pępowinowej mówi się coraz więcej. Dziś porozmawiam z doktorem habilitowanym nauk medycznych Emilianem Snarskim, specjalistą hematologiem, specjalistą chorób wewnętrznych oraz dyrektorem medycznym Polskiego Banku Komórek Macierzystych o tym, dlaczego powinniśmy zainteresować się tym tematem już będąc w ciąży. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że znalazł pan chwilę i przyszedł pan do nas na kanapę. Zacznijmy w ogóle od samego początku. Czym są komórki macierzyste z krwi pępowinowej? W krwi pępowinowej znajdują się tak zwane krwiotwórcze komórki macierzyste. Są to komórki, które u dorosłego człowieka, u dziecka wytwarzają komórki krwi, czyli leukocyty, czerwone krwinki, płytki krwi. Tych komórek jest stosunkowo dużo we krwi nowonarodzonego dziecka, czyli też w krwi pępowinowej, ponieważ w rozwoju tym zarodkowym one jeszcze nie zakotwiczyły się tak całkowicie w szpiku, więc krąży ich bardzo dużo i są to komórki, które potencjalnie się marnują, tak? Które można by było wykorzystać do innych rzeczy, gdyby je w odpowiednim momencie życia pobrać, zamrozić i przechowywać. No właśnie kiedyś się je wyrzucało, jeśli mogę tak powiedzieć. To były odpady medyczne. Co się zmieniło, że w końcu ktoś zauważył, że kurczę, może warto jednak coś z tym zrobić? To zmieniło się wtedy, kiedy ktoś zbadał liczbę komórek macierzystych w krwi pępowinowej, pobrał tą krew pępowinową i zobaczył, że jest tych komórek na tyle dużo, że można zrobić przeszczepienie szpiku, używając tylko takich komórek. Było to o tyle ważne, że wiele lat temu brakowało dawców komórek krwiotwórczych i nie dla wszystkich osób ci dawcy byli, szczególnie w krajach, które mają dużo narodowości. Ludzie są tak przemieszani ze sobą, że czasami jest bardzo trudno znaleźć dawcę. I takim osobom w pierwszym rzędzie posłużyły komórki. I u nas w Polsce też to wykorzystanie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej zaczęło się od tego, że były dla osób wykorzystywane, dla których nie było dawcy w rejestrze. W ten sposób te osoby mogły mieć przeszczepienie szpiku, pomimo tego, że formalnie nie było dawcy. Później to się rozszerzało, bo czasami takie komórki były wykorzystywane też do przeszczepień, kiedy dawca był, ale z jakiegoś powodu nie mógł oddać swoich komórek, tak? Albo dawca był, nie mógł oddać swoich komórek, a jako dziecko oddał swoje komórki i wtedy można było użyć tych komórek. Także pojawiła się szereg różnych możliwości, ale generalnie używa się tych komórek do różnego rodzaju przeszczepień komórek krwiotwórczych, czyli potocznie zwanych przeszczepami szpiku. Powinniśmy się zainteresować tym tematem w odpowiednim momencie i takim momentem chyba jest ciąża. I teraz gdyby pan mógł nam wytłumaczyć, dlaczego akurat w ciąży? Dlaczego akurat w ciąży? No bo jeśli pobieramy komórki krwiotwórcze, to jednym z elementów jakości jest to, że przed pobraniem bada się odpowiednio matkę. Czyli trzeba wykonać odpowiednie badania wirusologiczne, trzeba zebrać odpowiedni kwestionariusz, żeby dowiedzieć się od przeszłości medycznej matki jak najwięcej, tak, żeby ten produkt, jakim są komórki krwiotwórcze, tak, mówimy produkt tak technicznie, ale ten materiał przeszczepowy, żeby on był po prostu dobrej jakości, żebyśmy mieli pewność, że on został odbrany też od osoby w takiej sytuacji, w której on będzie później mógł być wykorzystany. I właśnie gdyby pan doktor mógł powiedzieć, jak wygląda sam proces pobierania tych komórek? Sam proces jest stosunkowo prosty. Trzeba użyć igły, wkłuć się. Ta krew wtedy wypływa do specjalnego pojemnika. Następnie zabezpiecza się w pojemniku. Ten pojemnik jest przez kuriera w specjalnym znowu pojemniku transportowym transportowany do banku komórek. Tam są wykonywane odpowiednie badania mikrobiologiczne, jest liczona liczba komórek i następnie ta krew jest zagęszczana, bo my nie potrzebujemy erytrocytów, tylko potrzebujemy właśnie komórek macierzystych, limfocytów, które są w krwi pępowinowej, więc ta objętość jest zagęszczana do stosunkowo małej objętości 25 ml, ale to jest 25 ml, czy 20 parę mililitrów pełne rzeczywiście komórek macierzystych i tych komórek, które chcemy wykorzystać w przyszłości. Robimy to podczas porodu, jak się domyślam. Poród sam w sobie jest często chaotyczny, tak? Bo kobieta jest w dużym stresie, są te wszystkie osoby, które pomagają w porodzie. Priorytetem jest na pewno to, żeby poród się zakończył, odbył się prawidłowo, tak? Później jest wydarzenie łożyska, no i wtedy tak naprawdę pobieramy krew. Czyli już po tym całym zmęczeniu kobiety, kiedy ona już tego swojego dzidziusia trzyma na piersi. Tak, także to z jednej strony no jest część
tego wszystkiego, co się dzieje, tak, ale to już jest po tym, co jest najbardziej stresujące. To nie przeszkadza zupełnie w trakcie, więc to nie ma się co obawiać, tak? Też kobieta no, nie musi o tym myśleć, bo tym się zajmują położne, więc to dokładnie. Z punktu czyli widzenia to jest... rodzącej, to tak naprawdę ona nie bierze w tym udziału. Jeśli już tam powie, że chciałabym mieć pobrane, to będzie to jest zrobione. Poza nią. Tak. A jeszcze mam takie pytanie, czy... Bo teraz rozmawiamy o porodzie drogami, siłami natury. A co w przypadku, kiedy kobieta ma cesarskie cięcie? Czy to wygląda dokładnie tak samo, czy są jakieś na przykład przeciwwskazania? Krew pępowinową, tak, jak najbardziej można pobrać też z pępowiny, tak, z łożyska, tak, które jest uzyskiwane w trakcie cięcia cesarskiego. Doszliśmy do momentu, kiedy mamy już tą krew pompowinową. Pan doktor już powiedział trochę, jak możemy ją wykorzystać, no ale jak to wygląda w praktyce? Czy na przykład, kiedy nasze dziecko zachoruje, wtedy wyciągamy tą krew, którą sobie sprytnie schowaliśmy i wtedy jakby ona ma pomóc naszemu dziecku, ma ulżyć naszemu dziecku? W jakich sytuacjach, w jakich chorobach możemy ją wykorzystać? Ja powiem tak, bo jeśli chodzi ogólnie o terapie komórkowe, to jest bardzo dynamicznie rozwijający się segment. I czasami coś, co ja mówiłem na przykład 5 lat temu, okazuje się, że już jest nieprawdziwe i też muszę zmienić swoje poglądy. Natomiast technicznie wygląda tak, że są choroby, w których rzeczywiście jest wymagane przeszczepienie szpiku. Najczęściej krew pępowinowa jest wykorzystywana, była do takich przeszczepów rodzinnych, tak, gdzie jedno dziecko zachorowywało, a była krew pępowinowa drugiego. To jest najczęstsze wykorzystanie, bo to zależy po prostu od choroby. Tak? Są też takie choroby, w których dochodzi do uszkodzenia szpiku danego dziecka i wtedy też można własnej krwi z kolei pępowinowej użyć. Kolejnym w tej chwili takim nowo otwierającym się dziełem medycyny no to są terapie, w których zaczynamy modyfikować komórki układu odpornościowego do komórek, które niszczą chorobę. Czyli nie ma przeszczepu szpiku, tylko komórka człowieka dostaje nowy receptor, który sprawia, że ona tak jak w tej bajce było sobie życie, tak znajduje te komórki nowotworowe i je zabija. To coś takiego już jesteśmy w stanie robić. I też z krwi pępowinowej tego typu terapie są robione. Kolejna rzecz, która w tej chwili... Myślę, że jest dużym sukcesem i tak naprawdę czekamy, aż pojawi się to u ludzi w leczeniu. To jest to, że udało się zmodyfikować komórki krwi pępowinowej ludzkiej tak, żeby były oporne na zakażenie HIV. Czyli To może być przełom. To na pewno jest bardzo ciekawe, tak? Bo wiemy już, że jest ileś osób wyleczonych z HIV przy pomocy właśnie przeszczepów szpiku, gdzie użyto komórek z opornością na HIV i przy okazji leczenia białaczki wyleczono HIV, ale teraz pojawiła się technologia, w której możemy komórki z krwi pępowinowej uodpornić na zakażenie HIV. Muszę teraz pana doktora zapytać o to, czy każda kobieta może poddać się pobraniu komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Zasadniczo tak, jeśli nie ma przeciwwskazań. No bo tutaj właśnie a jakie są przeciwwskazania? Wie pani co, to... Jakieś takie... Chociaż, nie wiem, największe. Mogą być różnego rodzaju choroby genetyczne przeciwwskazaniem, tak? Mogą być czynne zakażenia wirusowe, tak? Przeciwwskazaniem. Mogą być różnego rodzaju infekcje właśnie przeciwwskazaniem. Tym niemniej najprościej to sprawdzić wypełniając ankietę zdrowotną, tak? Wtedy wychodzi. Te ankiety są tak skonstruowane, że tam jest szereg pytań takich bezwzględnych przeciwwskazań, szereg względnych, także najprościej taką ankietę wypełnić i wtedy wiemy, tak? Natomiast najczęstsze wskazania to są jakieś choroby genetyczne, które są w rodzinie przekazywane z pokolenia na pokolenie, jeśli mogą mieć wpływ na komórki krwiotwórcze. Ale jeśli nie, to wtedy każda kobieta może tak, tak. Większość kobiet może, tak? Raczej dyskwalifikacja jest stosunkowo rzadka i dotyczy wybranych chorób. Wiemy już, co to jest krew, co to są komórki macierzyste z krwi pępowinowej. Wiemy, że z reguły wszystkie kobiety mogą je podczas porodu pobrać. To teraz pytanie, co się z nimi dalej dzieje? Gdzie my je przechowujemy? Jak one zostają, już pan doktor powiedział, że jadą sobie specjalnym transportem, tak? Ale gdzie one potem się znajdują? Takie komórki, które my mamy wszyscy, tak, w organizmie macierzyste, one z jednej strony, tak z nazwy brzmią, jakby były wieczne, ale one wieczne nie są. One mają ileś podziałów komórkowych, które mogą wykonać, później się starzeją i już nie będą się dzieliły tak efektywnie. I aby utrzymać
te komórki przy życiu jak najdłużej, to trzeba zwolnić ich metabolizm. I to zazwyczaj się robi w ten sposób, że obniża się temperaturę, w jakiej są te komórki. Czyli zamrażamy je. Zamrażamy je, ale nie tak w lodówce, tak? W domu. Nie chowamy w swojej zamrażarce. Nie w 80, tylko już musimy sięgać po takie temperatury, no powiedzmy minus 180 w oparach, czy w oparach azotu, także są no, bardzo niskie temperatury. Mm-hmm. I w tych temperaturach rzeczywiście komórki no, niemal się zatrzymują w czasie. Ja mówię niemal, bo sam proces zamrażania może być dla nich dużym stresem. Mm-hmm. Natomiast szokiem. Tak, to zależy od materiału, tak jak on podróżował, ale te komórki w tym ciekłym azocie mogą dekadami trwać. Dekadami. Dekadami, a czy tak. Jest jakiś taki okres, po którym już no, nie nadają się do dalszego użytku? Nie wiemy, nie wiemy, tak, bo przechowywanie komórek i użycie ich też ma swoje ograniczenia, tak, bo ktoś musiał pobrać x lat temu i wykorzystać, mieć okazję. Ja myślę, że w ogóle najczęstsze wskazania do przeszczepienia to już się zaczynają tak po 20-30 roku życia, więc na dobrą sprawę to my pewnie za 5-10 lat będziemy mieli takie sytuacje, że będzie więcej wiedzy o długim przechowywaniu. W tej chwili już u osób starszych, nie u dzieci, ale u starszych, czyli też można powiedzieć na trochę gorszej jakości komórkach macierzystych, udało się je przechowywać i wykorzystać z sukcesem po 20 paru latach. Czyli ktoś w wieku powiedzmy 40 lat zachorował, miał pobrany własny szpik, był leczony i ten szpik później czekał ćwierć wieku prawie, tak, żeby u tej samej choroby, u tej samej osoby być wykorzystany. Więc takich doświadczeń nie ma dużo, tak, bo to musiało się komuś zdarzyć. Taki pech, że dwa razy musiał mieć przeszczepiony szpik, ale u dorosłych takie sytuacje się zdarzają, także ja nie wątpię, że tutaj z tą krwią pępowinową też będziemy mieli takie sytuacje. Choroby szpiku ogólnie to nie są ciężkie choroby. Z jednej strony przeszczepienia komórek krwiotwórczych w ostatnich latach zostały rozszerzone szereg nowych wskazań, takich choroby jak na przykład stwardnienie rozsiane. Mm-hmm. Też są wskazania do przeszczepienia szpiku, o tym się w Polsce nie mówi. W Polsce jest z jednej strony NFZ refunduje takie procedury, z drugiej strony mamy tak mało ośrodków przeszczepowych i tak mało przeszczepiamy chorych hematologicznych, że jest trudno znaleźć miejsce dla chorych właśnie z innymi chorobami na przeszczepianie. Rzeczy, które w Stanach czy w Anglii będą robione jako standard, to u nas nadal będą niedostępne, tak? Technicznie, tak. Bo lekarze są, którzy mają kwalifikacje, są pacjenci, którzy tego potrzebują, ale... Ale technicznie. Ale nie technicznie jest nie ma miejsca, tak? Nie ma... A jeśli chodzi jeszcze właśnie o przechowywanie tych komórek macierzystych z krwi pępowinowej, mówi się, nazywa się to bankowaniem, tak? No i w internecie zdarza się, że tam po prostu jest, w ogóle teraz w internecie zalewa nas fala fake newsów. I dlaczego akurat fake newsy i niesprawdzone informacje pojawiają się właśnie przy bankowaniu? Z czego to wynika? Ja myślę, że w medycynie jest tak, że zawsze jest tak, że są różne zdania. To jest pierwsza rzecz. I są osoby, które daną terapię wspierają i są takie, które są przeciwko, tak? Więc to jest jedna rzecz. Jeśli ktoś ma terapię konkurencyjną do na przykład terapii komórkami macierzystymi, no to będzie wolał mówić o swojej terapii jako oczywiście tej lepszej, tak? W tym lepszym wymiarze, w gorszym będzie krytykował terapię komórkami macierzystymi. I myślę też, że jest tak, że jest postęp medycyny, tak? Czyli w internecie wszystko zostaje, tak? Jeśli ja bym powiedział 10 lat temu, że nie da się namnożyć krwi pępowinowej, pani mi teraz to odgrzewa, powiedział, ale doktorze, pan powiedział, że nie da się namnożyć, tak? 10 lat temu. A ja powiedział, no tak, ale 5 lat temu zacząłem mówić, że się da namnożyć, tak? Tylko nikt nie napisał tego w internecie. Albo bym powiedział, kiedyś były takie teorie, tak, że od dziecka, które ma ostrą białaczkę, nie powinno się tej krwi bankować wcześniejszej, bo ona się do niczego nie przyda, tak? No ale teraz się okazuje, że właśnie z tej krwi można zrobić te komórki leczące białaczkę, tak? I byłyby to całkiem idealna rzecz, żeby mieć taki materiał do wytworzenia takich komórek. Bo na przykład w tej chwili technologia jest taka, że od dziecka takiego 4-letniego trzeba pobrać komórki, żeby móc wytworzyć tą terapię CAR, o której mówiłem, ale dla części dzieci nie uda się pobrać komórek, tak? Gdyby one miały krew pępowinową, wtedy by to było możliwe technicznie, to możliwe, tak? Ale jeśli ktoś 10 lat temu powiedział, że to nie ma sensu, to zostanie w internecie, to tak? Prawda.
Więc ja myślę, że to jest taki problem nauki, że pewne myśli zostają, a niekoniecznie sprawdzamy, czy to jest nadal aktualne, tak? Mm-hmm. I ja też jestem związany z medycyną w różnych obszarach, nie tylko komórek macierzystych. I rzeczywiście jest dużo tego, że ktoś, kto nie jest związany z daną działką, wygłasza takie kategoryczne sądy, tak? Bo to jest takie modne, żeby coś było kategorycznie... Dobre albo złe, to prawda. Więc wydaje mi się, że dobrze jest ufać specjalistom, którzy są po prostu ekspertami w swoich dziedzinach, chociażby w dziedzinach właśnie komórek macierzystych. Bardzo panie doktorze dziękuję za rozmowę. I na koniec dodam również, że koszt bankowania krwi w zależności od zestawu kosztuje od 50 zł miesięcznie. Panie doktorze, jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.